Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. You disappoint me, horseman. You look quite small from up here. You can look me in the eye when I kill you. Let's see how you fare, horseman, with only two legs to carry you. Cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie po raz 13 na zniszczonej ziemi i po raz 14 w Dark... klap klask po prostu. Congrats. Nie ma tak po prostu pokazać swoje dodatkowe chromosomy na sam początek odcinka. Ale dobra, never mind. Póki co lecimy dalej, progresujemy. Nie to, tylko to. I szukamy Styksa, aby go sobie zarąbać. I uwaga, coś wam powiem. Mianowicie, sprawdziłem sobie kalkulatorem, ile bym miał dusz, bo to co mam teraz, to jest z włączonym, no nie mówmy kodem, no jest to kod, swego rodzaju cheat. I uwaga, podzieliłem to sobie przez 16, bo taki mam mnożnik dusz, i
Na początku odcinka miałem tam 87988 duszyczek zebranych i uwaga, po podzieleniu daje mi to 5500. 5500 dusz. I to po zebraniu i to licząc z tymi, które zebrałem po sprzedaży, po kupieniu u Wulgrima jeszcze kilku rzeczy. Tak więc powiedzcie mi, jak ja mam tutaj farmić? Cierpienie szaleje. Ja dostaję mocno w pysk. Ja tu zaraz zginę, Jezus Maria. Dobra, ten padł. Teraz pana poproszę na celownik. No pewnie, żeby nie było za łatwo. Dobra, tamci wysadzeni. No i patrzcie, tamten typ zginął od samego wbijania się tych prętów. Chyba to jest dobre określenie. Dobra, rzuć broń. I pozbądź się go. Dobra, teraz tych sobie... Nie, nie załatwię ich sobie w tradycyjny sposób. Nie, 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 puść tę broń, puść tę broń! Ześlę na nich cierpienie. Dobra, wysadzać tego ziomeczka. Dobra, na szczęście przerwałem mu ten skok. Tutaj przydałby mi się jakiś Wulgrim. Bo tu są rzeczy do zniszczenia. Tak więc poproszę o moje duszyczki. Tam ziomeczek ulega właśnie wybuchom. Dobra, troszeczkę leczenia wpadło. Fajnie. Dobra. Puść. Teraz te duszyczki. No jaka równa liczba. Dobra. Na wszelki wypadek to wysadzę. Strzelaj. Dobra. Teraz tak, panu już dziękujemy. Tych mogę rozwalić w sposób tradycyjny. A tak liczyłem, że tu Wulgrima gdzieś spotkam, no. Dobra. Boże, ale jakie to leczenie jest słabe. Zamko. To też. Bo to zawsze troszkę dusz. No dobra. Co tam będzie dalej? Mam nadzieję, że nie więcej przeciwników. Niestety nie mogę wziąć broni ze sobą. Na szczęście mogę wrócić, tak na YOLO, był skok. Czy jest tu jakiś artefakt może? Bo się tak troszeczkę prosi, żeby tutaj... O właśnie, żeby tutaj takowy schować.
Okej, okay, i to jest nie to menu, to menu. I to powinien będzie albo artefakt czempiona, albo jeden z tych tutaj tych lepszych. Co? Aha. Czyli tu nie ma tych lepszych. Jest 20 artefaktów żołnierza i 6 artefaktów czempiona. Wow. Dwadzieścia razy 500. Skoczysz? Nie powinien skoczyć, no. 20 razy 500. Czemu tam nie wskoczysz, nie wskakujesz? Wojna! Tam, do góry! Chyba, że próbuję wejść górą, a mam iść dołem. Jest jakieś przejście? Tak, jest przejście. Dobra, nie było tematu. O nie. Dobra, unik z kosą. Dlaczego żniwiarz nie ma tego leczenia wbudowanego? Wypatruję, czy są tu jakieś typy z tym granatnikiem. Dobra, to na was ześlę sobie cierpienie. Nie, proszę bardzo. Było tu chyba 5 typa, a tu halnie nie ma nikogo. Rozcięci, wycięci. Wulgrim, moja ty mordo! Stary, jak ja ci dziękuję, że ty żeś się tu przypałętał. O, jest Styx. Dobra, mam apteczkę przynajmniej. Jest full, jest Wulgrim. Greetings. Wymienię artefakty, 1000 i wpadło 16. Dobra, nie mogę kupić kolejnego pustego naczynia, szkoda. Ale za to mogę ulepszyć sobie wszystkie zdolności gniewu na ostatni, czwarty poziom. Szkoda, że nie spada przez to koszt, no ale trudno się mówi. Okej, okay, teraz tak, kupię sobie większą esencję życia, tak, tak, tak. A nawet dwie, bo hej, czemu by nie. Nieśmiertelność też sobie jedną kupię. Opętanie czy większy szał? A nie będzie większy szał. Dobra, teraz pytanie, czy ja mogę użyć tego tak o? Nie, muszę to mieć przypisane. No dobra. Czy tam... oj, tam jest dość spora grupka demonów. Dobra, to tak. To większy szał dam sobie tutaj. To dam sobie tutaj. A to sobie przypiszę tutaj. Bo na taką grupkę... o, a może nawet jeszcze inaczej. Nawet jeszcze inaczej zrobię. Szał wykorzystam od razu. Żeby już mieć maksymalny gniew. I kupię sobie kolejny. Większy szał. Tak, 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 tak. Dziękuję, dziękuję. Mam to? Mam to już wpisane, bardzo fajnie. O, spory ten bydlak. No to co? Na kuń i lecim. Ej, no serio?
No nieźle. No co, jeszcze raz. No spoko. Teraz co, teraz Robal się uwolni. Oczywiście ma klatkę na mordzie, przez co muszę ją pewnie najpierw rozwalić, a potem do niego strzelać. Dobra, skończ się drzeć. Styx. No i walczy jak z czerwiem. Dobra, on jest tutaj. Tak serio, gościu? Ciekawe, ile uderzeń zejdzie mi na zniszczenie tego. Leć, 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 leć. A, dobra, skończyło mi się stamina kunia. O! Padło dość szybko. Aha, świetnie. I teraz będzie co? Pewnie tak jak z czerwiami. Z tamtym czerwiem. Tak, muszę lecieć za mną, a potem muszę do niego strzelać. O! Nie, nie gadaj, że on właśnie... Tak, on sobie właśnie wezwał wsparcie. Ej, no co to jest za bullshit? Fajnie. No, goni mnie jakiś... Muszę uważać na staminę mojego kunia. Ale te czerwie naprawdę nie ułatwiają mi tej sprawy. Plusem jest to, że to są takie malutkie, a nie takie wielkie skurczysyny, jakiego rozwaliłem w poprzednim odcinku. Ale co? I tak są dość pancerne. Ja nie wychodzę, ja po prostu nie będę przestał strzelać. Ja strzelam teraz cały czas. Amunicji nie mam ograniczonej, więc... Dobra, teraz przestanę na chwilę. O, teraz jest główny boss. Wow, poszło o wiele lepiej niż tym mniejszym. Nie do końca wiem, czy tak miało być, czy on to zrobił przypadkiem. No, wychyl. Wyłaź na powierzchnię. Gdzie to coś w ogóle ma oczy? Jeszcze zdążył, ciekawe. No. Ruin, come and help. We have a worm to kill. Mało support. Tak, znowu. Szkoda.
W sensie, wydaje mi się, że te małe mają mnie trochę zmiękczyć, żeby on potem mógł mnie dobić. No, śmiało, próbujcie. Naprawdę, dlaczego te obrażenia z tej broni są takie słabe? Czy ten czerw właśnie wybuchał? Tak to wyglądało, jeśli mam być szczery. To jest co, tatusiek, czy... Tak, to chyba jest tatusiek. Tak jest! No, wystaw ten durny łeb i walcz! Czy walcz? Daj się zabić, mówiąc krótko. Kurde, ale ja bym chciał mieć takiego konia. Jak Bożoga. Czyli nie konkretnie pożogę, nie? Tylko wiecie, takiego konia, bo to jest. Bo pożoga to jest ten tak zwany widmowy koń. No! Zdechł! Czy zdechł? Jest do zabicia. A z tym poprzednim tak się nie dało wojna? Kamień życia. To trochę racja, bo jakby w sercach wybrańca kryje się, w każdym sercu kryje się wielka moc. Tylko, że jakby, nie wiem, Samael chce swoją moc teraz jakby powielić, czy co, no bo każde, nie to, na kunia i dalej. Bo jakby ja nie do końca wiem, co Samael planuje zrobić z tymi sercami. Znaczy, Jezus, co? No, planuje je pożreć, to już widzieliśmy kilkukrotnie. Brawo, Horseman. Even the ash-crawling Stygian lies dead in your wake. Who can stand against you? No, nie wiem. Dobra, Wulgrim, zrób mnie wężową jamę do palącej szubienicy. Mam do pogadania z pewnym demonem i nie jesteś nim jeszcze ty. Znaczy nie, już nie jesteś nim ty. To właściwe określenie. W ogóle nie kojarzę, ale chyba na prochowisku, czy w ogóle w całej tej, w całym tym segmencie, powiedzmy, poświęconemu Samaelowi, Styksowi, nie znalazłem chyba tam żadnego kawałka zbroi otchłani. Dobra, tutaj zebrałem wcześniej, nie? W sensie zaliczyło mi już to zebranie. Tak, bo nie ma nawet skrzynki. Okej. Okay. Czy ja mogę wezwać? Mogę wezwać kunia! Nice! To troszeczkę szybciej się do Samaela dostanę. No ale dobrej piski nie odmówię! Zwłaszcza, że mogę zrobić tak. I mocno tą bitkę sobie przyspieszyć. Czym to się zajęło, przepraszam bardzo. No dobra, nie do końca tak sądziłem, że się stanie. No, dawać, dawać.
Także pan już zdycha. I pan także. Teraz tak, tutaj puścimy sobie kolejne cierpienie. Niech to się tam pozbędzie. Tych wszystkich dziadostw. Dobra, a wiecie co? Wydaje mi się, że mogę już chyba na spokojnie sobie ten cheat wyłączyć na duszę, no bo już no, nie mam bata, żeby cokolwiek było w stanie mi teraz może nie tyle umknąć, co no w sensie, no mam już wszystko wykupione i raczej nic nowego się nie pojawi, także okej. Okay. Odgłos sygnalizuje koniec. Samaelu, kogo mam teraz dla ciebie zabić? Most dusz. Wojna uzyskał dostęp do niegdyś uśpionych mostów dusz. Jeśli chcesz je uaktywnić, nakłoń pożogę do szarży między filarami. Dobra. Gdzieś na prochowisko muszę się udać, z tego co powiedział. To mogę w sumie zużyć, bo mam wystarczająco dusz, żeby sobie nakupować tego więcej. W sumie jakby się to miało teraz do całości. A, bo to jest teraz tak. Dobra, czyli każdy musi mieć swój przepis. Czy to nie jedzie z automatu? Okej, to by mi chyba tak akurat dwa paski przewróciło, mi się wydaje. Dobra, wezmę sobie na razie ten większy szał. Nawet dwa razy. Dobra, jak wyglądają teraz te zdolności gniewu? Dobra, czyli mamy... A, tak jeszcze muszę sobie to przypisać przecież. Nie. Ale mam tylko 4. Czyli jednak nie za bossów to zdobywam. Dobra, czyli tak. Cierpienie już widzieliśmy. To kilkukrotnie. Jak wygląda teraz to? O! Nie dość, że więcej bije, to jeszcze bije dwa razy. Okej. Okay. Czy tutaj coś się zmienia? W wyglądzie chyba nic, ale zakładam, że jestem jeszcze bardziej tanki. Pochodnia. Tutaj chyba dochodzi te
takie podpalenie jeszcze w trakcie użycia, mi się wydaje. Płonę, płonę. Ło, ej, ale jak to ssie ten gniew! Porównanie do tej skóry. A, i tego nawet nie mogę teraz aktywować. Dobra, ale teraz sobie myślę, wrócę do tego. Odnowię sobie furię. Wykupię kolejną. Możesz mi zorganizować jamę na prochowisko. Myślę, że jeszcze spróbuję tam zlokalizować to jedno miejsce. Coś mógłbym teraz połazić po mapie i jeszcze ją sobie tam jakoś poodkrywać, ale to tam... Myślę, że sobie odpuszczę. Na razie, bo i tak będę szukał pewnie tych artefaktów, mimo już tam już kompletnie zbędne, ale tam chcę je znaleźć. Ale żeby to zrobić, to wydaje mi się, że sobie najpierw jeszcze pocisnę fabułkę i odblokuję cały możliwy osprzęt. Bo póki co nie jestem w stanie dużo zrobić. No, greetings, greetings. Dobra, tam jest ciągle ta chronosfera. Ale chyba pozbyłem się tam tego... Tak, ten czerw, którego zabiłem, to był ten sam, co był tutaj. Czyli teraz mogę, powiedzmy, chyba na spokojnie się tu przemieszczać. I mam lecieć gdzieś tam. Według minimapy. To się tam doszarżuje z wielką chęcią. Tutaj ten czerw wcześniej latał. Czy latał? Pełzał, nie latał. O, i są ci jeźdźcy. Ci gorsi, wiecie. No, weź się, wojna zdecyduje może na jeden kierunek, co? Okej, ja teraz duszę dostałem tak właściwie? Bo koleś jeszcze żyło, dostałem jakby duszę dla niego dwa razy. No chyba, że teraz po prostu drugi się koleś zespałnił. To jest też opcja. Okej, dobra. Tu są te wieże, gdzie jedna jeszcze jest do wyłączenia. Ale nie mogę jej chwilowo zbadać. Oro to... O! Okej, okay, to jest, jak rozumiem, ten cały most dusz. Tylko tak, żeby tam się dostać, to muszę wejść na górę, a żeby... Mogę tutaj? Nie, nie mogę. Żeby wejść na górę, to muszę przejść się ten kawałek tutaj. Który ma swój początek w tym miejscu. Po użyciu chronosfery. Dobra. O, ale nie, mogę wezwać też porządek tutaj, świetnie. To się... Troszeczkę szybciej tam dotransportuje. Co? Dotransportuje? Już takie dziwne słowa po prostu tworzę. Dobra, odeślij kunia. Bo chyba nie... Bo niestety, ale pożoga nie potrafiła skakać. Nie, mogę tylko atakować. Okej, okay, to jest jak rozumiem ten cały most dusz, tak? Tak jest. Dobra, opis identyczny jak przy zdolności. I to, i czy to jest tak, to jest ostatnia pasywna zdolność. Nie, to jest pożoga. To jest pożoga, dobra. O, na dół jest napisane, widmowy rumak. Ja bym chciał takiego, wybaczcie sobie, muszę iść do roboty, uciekł mi jej autobus, albo nie chcę jechać. I lecę, i gdzie zapewne szybciej w ogóle od auta, pewnie ten koń potrafi biegać. Okej, okay, czyli ten most to bardziej ulepszenie pożogi, mi się wydaje. No, wygląda ładnie. No dobra, i muszę tutaj jakoś... Znaczy jakoś, na razie po prostu prę do przodu, nie? Niewiele więcej tutaj zrobię.
Ej, nie chciałem jej. Nie chciałem Bożowi odsyłać. Sprawdzić, czy mam wykupione, aby to, co chciałem wykupić, ale na szczęście mam. Dobra, i co dalej? Póki co. O, ale już się zbliżam, bo są pajęczyny. I znów. Ej, o! O, kaccenka. Halo? Żelazne sklepienie. Okej, czy pajączki naprawdę myślały, że to mnie zatrzyma? Dobra, jest ten punkt. Dobra, nie. Myślę, że już jest oficjalnie. Ja tutaj muszę zdobyć coś, co pozwoli mi się przemieszczać między tymi punktami. O, tam w ogóle jakaś brama. Mocniejsza. O, tam ile? 3 skrzynki za czymś takim. Nie, ja muszę po prostu gdzieś tutaj znaleźć to miejsce. Czy to miejsce? To coś, co pozwoli mi używać tych punktów. Jest skrzynka z duszami, które są mi aktualnie trochę zbędne, bo mam ich to bardzo dużo. Dobra, mam mapkę. Żelazne sklepienie jest tutaj. Zabij Sylifę. Okej, ale to już jest chyba cała mapa, mi się wydaje. Całusieńka mapka już została przeze mnie odkryta. No, prawie. Jeszcze jest ta wieża tam za prochowiskiem, ale to muszę zabić Sylifę i pewnie tam dopiero da mi sama jakiś dostęp. Albo będę musiał też zabić jego i wtedy sam jakoś wynajdę sobie tam dostęp, nie wiem. To jest chronosfera. Jakie wielkie paskudztwo! No proszę, co to jest za pająk wielki? Serio nie mogę go tak zrzucić? Dobra, na szczęście jest sfera. Dlaczego mi anulowało użycie sfery? Po co, bo zrobiłem double jumpa? A nie, po prostu gra postanowiła sobie coś dziwnie utegować. Albo i nie. No, ej, ale ten pająk jest jakoś tak bardziej oznaczony. Widzicie? Ma taką na minimapie taką ikonkę. Dobra, ale nie. Ani nie mogę go zestrzelić, ani nic. Ale nie, dobra, jednak sfera działała, tylko się ten efekt po prostu wizualny nie nałożył. I nic. To co, lecę dalej. A, już jest kurde ponad pół godziny nagrania. No dobra. To sobie dojdę do jakiegoś kolejnego checkpointa i... tutaj się z wami pożegnam. Tak, to wygląda bardzo stabilnie. I o czym nie mówiłem przed chwilą? No, mówiłem coś, nie? Mówiłem. Dobra, tam jest klucz obserwatora potrzebny, którego aktualnie nie posiadam. Ale wydaje mi się, że chyba tam był ten. Okej, bardzo ładnie. Tutaj nic. Tu jest jakieś przejście. Dobra, i jest checkpointcik. I... pierwszy jest trochę pająków. Także, jak macie arachnofobię... to przepraszam. Chyba. Dobra, tutaj widzę balans. Tam jest chyba skrzynka właśnie z tym
Ale fajnie jest to, że nawet się rusza cała ta giwera, jak ja celuję. To jest fajne. Tam jest chyba ten cały klucz obserwatora. Nie, Boże, obserwatora. Widzącego, nie obserwatora. Dobra, widzę, że te małe pajączki pełnią tutaj funkcję zombiaczków. No ale dobra, to później. Na razie ja sobie grę zapisuję, a z wami widzę się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to wszystko i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!